Hej kochani, z tej strony Ewa, witajcie na kanale Selen! Zobaczcie, mam dla Was dzisiaj smurfy z najnowszej kolekcji. Oczywiście zabawki są dla dzieci od lat 3, no i oczywiście wszystko Wam pokażę. Każdą postać oraz oczywiście ich imiona. No i wtedy będziecie już wiedzieli wszystko praktycznie o najnowszych smurfach. Także kochani, zachęcam Was do oglądania dalej! Spójrzcie kochani, z tyłu opakowania mamy oczywiście dokładnie rozrysowane i rozpisane, jakie smurfy będą oczywiście w tej kolekcji najnowszej od smurfów. Będzie oczywiście Wasza ukochana smurfetka, będzie także papa smurf, oczywiście jest także ważniak, jest także maruda, jest oczywiście laluś, a także... nowa leciutko postać, bo jest to tak jakby malutki smurfuś, smurfiątko. Oczywiście to są nazwy po angielsku, ale przecież Wam wszystko ładnie przetłumaczyłam. No to co, czas się zabrać za obejrzenie wszystkich figurek. Tak właśnie prezentuje się laluś. Zobaczcie, ma swojego oczywiście z własnego kwiatka, z którym właśnie jest utożsamiany. No i oczywiście ma piękne widoczne brwi, cudowne oczka, ale tym razem zamknięte. Ma wspaniały, ogromniasty nosek, jak to smurfy. Jest bardzo uśmiechnięty, no i oczywiście ma duże dłonie, no i jest oczywiście bardzo pozytywnym smurfikiem, widzicie? I można się oczywiście z nim bawić w przeróżne sposoby. Laluś jest naprawdę bardzo charakterystyczną postacią. A teraz, kochani, Wasza ulubiona smurfetka, widzicie? Oczywiście ma oczka skierowane w prawo dla Was, w lewo, ale wygląda to naprawdę słodko. Oczywiście ma swoje piękne, żółte, długie i puszyste włosy. Zobaczcie, jak w tej serii bardzo dbają o szczegół naszych smurfów. Nawet na jej prześlicznej białej sukience widać tutaj takie małe detale, więc widać, że naprawdę bardzo się starali, żeby właśnie pokazać jak najlepszą stronę naszych smurfów. No i oczywiście nasza smurfetka ma także swoje buciki na obcasach, które zawsze ma na sobie. No właśnie, kochani, no to teraz czas może zobaczyć na przykład ważniaka. No i tu mamy, kochani, ważniaka, zobaczcie, ale ma słodkie okularki, zobaczcie, są takie prawdziwe, prawda? Naprawdę są śliczne, zobaczcie. Oczywiście można głową ruszać i on może mówić e, tak jak to ważniak, ma swoje prawa i swoje myśli, które musi wygłaszać, z nikim się nie zgadzać, prawda? No ale dobra, też jest fajny, nie ma co tak na niego narzekać, prawda? No dobra, ma oczywiście tutaj rękę na rękę, bo jak to ważniak. No i oczywiście ma duże uszka, no i cały jest niesamowity. Dobra, no to teraz może warto zobaczyć, jak wygląda Maruda. No, powiem Wam, że Marudę zrobili naprawdę takiego złego, wściekłego. Zobaczcie, jak ma pięści przygotowane, widzicie? Ło, rany! Naprawdę, no i te brwi, widzicie to? Ale ma groźne oczy, no i te usta. Naprawdę, trochę mi się wydaje, że za bardzo jest taki marudny, zły, ale ogólnie jest bardzo fajny, no i oczywiście cała ta seria jest świetnie zrobiona. Naprawdę jest bardzo solidnie wykonana. No i oczywiście z taką całą kolekcją będziemy mogli naprawdę robić przeróżne fajne bajki. No i został nam bardzo ciekawy smurfik, bo jest to smurfiątko, zobaczcie. O, tak pełzać może po ziemi, widzicie? Można go tak położyć i on sobie może chodzić i człapać. I się po prostu wylegiwać na podłodze. Ale zobaczcie, ma piękny języczek, jest bardzo uśmiechnięty, ma bardzo wąskie i śliczne brwi, widzicie? No i jaki piękny ogonek! No i oczywiście łapki mu się ruszają, widzicie? Ruszają się na pewno. No i oczywiście druga łapka również się rusza. No i oczywiście tak samo główka. Naprawdę... ta postać też jest niesamowita, no i naprawdę oryginalna.
Niestety papy Smurfa z tego zestawu nie mam, ale zobaczcie, możemy na przykład wykorzystać nasze figurki z oczywiście dawnych zestawów. No i właśnie taki papa Smurf jest idealny, zobaczcie. Te wszystkie postacie są naprawdę tego samego wzrostu, więc możemy łączyć te figurki ze sobą w różne ciekawe bajki, historie i naprawdę może wyjść z tego coś naprawdę ciekawego. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobała ta najnowsza kolekcja ze Smurfami. Mi się naprawdę podobała i uważam, że są bardzo dobrze wykonane. No i oczywiście napiszcie w komentarzach, która figurka Wam się podobała najbardziej i którą chcielibyście najbardziej mieć ze sobą. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę, kochani, być na bieżąco z każdym nowym filmem, bajką czy unboxingiem, kliknijcie, znane Wam doskonale, subskrybuj. No i czekam także na Wasze łapki w górze. No a my się, kochani, widzimy i słyszymy już przy następnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa, pa!